Osiem kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Samborzec uszyje sobie regionalne stroje ludowe. Dziś przedstawicielki poszczególnych organizacji spotkały się na warsztatach krawieckich, gdzie rozpoczęły się już pierwsze prace nad strojem. Najpierw odpowiedni projekt, potem przygotowanie i dobór odpowiednich materiałów. Tak w wielkim skrócie wyglądała dzisiejsza praca pań, które wzięły udział w warsztatach krawieckich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Pod okiem fachowców z Fundacji Artystycznej Gamon członkinie KGW szlifowały swoje umiejętności krawieckie. Dzisiaj prowadzimy tutaj warsztaty szycia z kołami gospodyń wiejskich z gminy Samborzec. Panie bardzo przygotowały się do dzisiejszego wydarzenia, poprzenosiły swoje maszyny i też dużo chęci do pracy. Atmosfera jest wspaniała, panie pracują, jest wesoło, więc tym bardziej mnie to cieszy. Chcą się nauczyć szyć, to też jest fajne, że tych kołań gospodyń wiejskich chcą się nauczyć szyć, nie tylko chcą gotowe stroje, ale też postawiliśmy na formę, żeby później mogły w swoich kołach gospodyń wiejskich dalej jakby to szerzyć i robić dla całych, bo tu są tylko przedstawicielki danych kół i będą robione dla całych kół. Do tej pory istniejące na terenie gminy Samborzec koła gospodyń wiejskich nie miały swoich charakterystycznych strojów ludowych. Jak wyjaśnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sebastian Mazur, dzięki odpowiednim warsztatom sytuacja znacznie się odmieni. Na terenie naszej gminy zawiązało się 8 kół gospodyń wiejskich. My wyszliśmy im naprzeciw i zorganizowaliśmy dla nich warsztaty krawieckie dla kół gospodyń, gdzie mogą sobie uszyć sandomierecki strój regionalny oczywiście, a to jest właśnie ten dzisiejszy, to dzisiejsze spotkanie to jest tego efektem właśnie. Na terenie naszej gminy Stowarzyszenie Gorzyczany z Sercem dla Ludzi posiadają strój sandomierskie, regionalne jak najbardziej, ale teraz chcemy, żeby cała nasza gmina, wszystkie grupy również mogły się pochwalić naszym sandomierskim strojem i będą reprezentowały naszą gminę, całą Sandomierszczyznę po prostu w naszym województwie i w całym kraju. Powstaną stroje, które łączą w sobie elementy tradycyjnego stroju sandomierskiego, jednak nie będą idealnym jego odzwierciedleniem. Każdy z 8 strojów będzie się różnić nieco kolorami. Każdy strój będzie różnił się, zgadza się, kolorystyką. Strój będzie zachowany, wykroje będą zachowane, ale żebyśmy odróżniali każde jedno osobno koło, będzie oczywiście różniło się kolorystyką, czy to kaftanu, czy to spódnicy. Praca nad strojem jest bardzo przyjemna i pochłaniająca, jak mówią panie z kołu gospodyń wiejskich, które dzisiaj podjęły duże wyzwanie. Oprócz tego, że powstaną piękne stroje, liczy się również integracja i zabawa. Dzisiaj szyjemy stroje dla każdego koła gospodyń. Każdy bierze swoje formy, wykroimy, no i będziemy się brać za maszyny i będziemy szyć dla siebie stroje. Wspaniałe zajęcia, podobają mi się. No samo to, że my będziemy mogły się reprezentować w tych strojach, bo do tej pory no to nie mieliśmy ani strojów, ani żadnej reprezentacji. Te warsztaty krawieckie to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, ponieważ no same byśmy nie udźwignęły tych ani kosztów szycia, ani powiedzmy tych strojów. A jeżeli wyjdziemy w strojach, to już przez samo to, że umiemy się pokazać, pokażemy się jednakowo ubrane, już naprawdę to jest zupełnie inny odbiór tego koła gospodyń wiejskich. Coś wspaniałego. Super, naprawdę polecam wszystkim i odnośnie tych wykroi, odnośnie szycia tych spódnic. Jest takie zaangażowanie, każdy się chce tego robić, chce po prostu, i to jest bardzo fajne i bardzo pożyteczne. W przyszłości chcą również uczestniczyć w zajęciach szydełkowania oraz innych artystycznych, warsztatowych inicjatywach.